To pierwsza debata inpoland.pl i grupy na temat. Między innymi tak będzie nazywała się debata, która będzie odbywała się cyklicznie, ale dzisiaj to historyczne wydarzenie, bo pierwszy raz. I w tej pierwszej debacie między innymi też postawiliśmy takie pytanie, Polska w kryzysie, właśnie ze znakiem zapytania. I od naszych gości będę chciał uzyskać taką odpowiedź na początek i narysowanie, czy Polska znajduje się w kryzysie. Ja nazywam się Paweł Orlikowski i mam tę przyjemność poprowadzić dzisiejszą debatę, której gośćmi są profesor Elżbieta Chojna-Duch, doradczyni prezesa Narodowego Banku Polskiego, była członkini RPP i była wiceminister finansów. Jest z nami też dr Sławomir Dudek, prezes Forum Obywatelskiego Rozwoju i główny ekonomista w tej instytucji. Jest z nami Piotr Bujak, główny ekonomista i analityk, dyrektor Biura Analiz PKO BP oraz Dzień Piotr dobry. Kuczyński, analityk rynków finansowych Domu Inwestycyjnego Xelion, również inwestor giełdowy kiedyś i publicysta ekonomiczny. Dzień dobry Państwu. No więc pojawiło się to pytanie, Polska w kryzysie, czy jesteśmy już w kryzysie, czy kryzys nam grozi, a jeśli tak, to jaki może być jego wymiar, albo też co możemy zrobić, by się przed tym ustrzec? I to pierwsze pytanie do profesora Elżbiety Chojna-Duch. Dziękuję. Nie tylko Polska, ale cały świat jest w kryzysie od, można powiedzieć, 2008 roku. Jest to współistnienie różnych kryzysów. 2008 to kryzys finansowy, w tej chwili mamy kryzys energetyczny, a dzielił nas kryzys COVID-19. One właściwie, żaden z nich się jeszcze, można powiedzieć, nie oczyścił, nie zakończył, więc jesteśmy w wyjątkowym geopolitycznym zamęcie, chaosie. Nie tylko Polska, ale właściwie nie ma kraju, który by nie doświadczył skutków tego kryzysu. Ostatnio najbardziej dotkliwa to wojna, oczywiście agresja rosyjska na Ukrainie, no i kryzys energetyczny, który z tego wypływa. Inflacja oczywiście też daje znać właściwie wszystkim krajom w różnym zakresie, w różny sposób. Wyjście z procesu inflacji też jest odmienny, ale wspólny mianownik, mniejsza lub większa z różnych przyczyn. Różne skutki tej inflacji są i oczywiście Polska jest w ramach tego systemu geopolitycznego, więc doświadcza również problemów. Ale tu mogę dodać jeszcze jedną rzecz. Po pierwsze, Winston Churchill powiedział, że szkoda byłoby nie wykorzystać, zmarnować kryzys. Każdy właściwie kryzys. Wtedy oczywiście miał do czynienia on z innym kryzysem, ze skutkami wojny, II wojny światowej. A więc ten trudny moment, historyczny moment, przekujmy na coś dobrego. Patrzmy do przodu i spróbujmy pomyśleć, jak z tego kryzysu wyjść, jak najlepiej, jak najskuteczniej i przede wszystkim jak najszybciej z tego kryzysu energetycznego, skutkami wojny i tak dalej. Ponadto, jeśli chodzi o Polskę, bo pan pytał o Polskę, to co tu mogę powiedzieć? Nie będziemy w recesji. Wynika to z raportu o inflacji Narodowego Banku Polskiego. Jest niewielki wzrost gospodarczy w przyszłym roku. Miejmy nadzieję, że będzie to wzrost wyższy niż zapowiadany obecnie. Natomiast jeśli chodzi o inflację, od marca, zgodnie z zapowiedzią, konferencją prezesa NBP i z informacją o posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej sprzed kilku dni, w kolejnym kwartale, czyli można być w końcu roku, będzie ona wynosiła około 8%. Oczywiście w tej chwili skala niepewności jest tak duża, że jednoznacznie nie można powiedzieć, czy to będzie 8, czy może 7, może niespodzianka i będzie ona jeszcze niższa i szybciej. Nie wiadomo. Mamy do czynienia z tym ogromnym problemem geopolitycznym inflacji i każdy rząd prowadzi odrębną politykę, również i Polska w tym zakresie. Zarówno polityka pieniężna sprzyja ograniczeniu inflacji obecnie, która jest, jak wiadomo, zawieszona na wysokim poziomie, jak i stosunkowo wysokim w porównaniu do relacji innych banków centralnych, jak i polityka fiskalna, która w przyszłym roku jest przewidziana jako z jednej strony, można być neutralna, a dzisiaj słyszałam słowa pana premiera Morawieckiego, że nawet będzie ona restrykcyjna, co jest pewną nowością. Jak Piotr Kuczyński widzi
odpowiedź na to samo pytanie. Czy to już jest kryzys? Ten kryzys trwa właśnie od tych wszystkich lat, jak mówiła pani profesor. Może to, co najgorsze jeszcze przed nami, a może najgorsze w ogóle nas nie czeka? Tak, to, co powiedziała pani profesor na początku, ja całkowicie popieram. To znaczy, cały świat jest w kryzysie, bo taka jest prawda. Cały świat jest w kryzysie. Niektóre kraje większym, niektóre mniejszym. Stany Zjednoczone mniejszym, no bo mają gaz, który jest w tej chwili chyba 20% ceny gazu europejskiego na przykład, a było to, bywało, że i 10% ceny. Ja bym dorzucił jeszcze do tego, do tych kryzysów parę innych, mianowicie 2001 rok, dotkomy, 2010-2012, zadłużeniowe Unii Europejskiej, potem rzeczywiście pandemia, potem rzeczywiście wojna. Kiedyś Paul Volcker, były szef Fedu, który zwalczał inflację na przełomie lat 70. i 80., powiedział, że jeżeli podczas trwania iluś tam lat, on to mówił dosyć dawno temu, już chyba pan nie żyje, więc mówił, że jeżeli co kilka lat na świecie wybuchają tego typu kryzysy, to znaczy, że system jest wadliwy. No ja myślę, że rzeczywiście coś w tym systemie na pewno jest nie tak. Pani profesor ma rację, rzeczywiście ta teza mówiąca o tym, że nie można zmarnować dobrego kryzysu, to jest bardzo powszechna. Niektórzy głoszą jej z prawej strony, niektórzy jak Naomi Klein, szok doktryn, doktryna szoku z lewej strony. No ale zawsze wychodzi na to, że w przypadku superkryzysów łatwo jest wprowadzić zmiany, które przedtem nie dałoby się wprowadzić, bo opór materii, rozumiem, społeczeństwa byłby za duży. Więc być może jest to taki kryzys, chociaż ja osobiście czekam na dużo większy kryzys wtedy, kiedy rzeczywiście świat nie będzie miał wyboru. Na razie no, to jest kryzys, z którego wyjdziemy. Z którego wyjdziemy, jak myślę, za rok, dwa, no za dwa powiedzmy. Czyli ten dużo większy kryzys, tak mam to czytać, to nie przed nami w tym krótkim terminie, no tylko trochę dłuższy. Zanurzamy się w coś, co państwo doktorostwo znacie za fantastykę naukową, to jest oczywiste. Pan dyrektor na pewno również. Ale ja twierdzę, że skoro zaczęło się, banki centralne zaczęły stosować metodę poluzowania ilościowego, czyli tak zwanego drukowania, bo to nie jest de facto drukowanie, ale tak zwanego drukowania. I teraz podczas pandemii robiły to w sposób niezwykły i dalej kontynuują, jeżeli można powiedzieć, że dalej kontynuują. W każdym razie kontynuują tę metodę. To kiedyś tych pieniędzy nadrukowanych będzie tak dużo, że będą dwa wyjścia. Albo umorzyć długi, albo powiedzieć, że pieniądz jest bezwartościowy. I wtedy byłby prawdziwy kryzys. No i też by oznaczał, jak ogłębia, no, umorzenie długu wiąże się z upadłością, czyli z bankructwem. Niekoniecznie. Można spisać sobie to, co ma Fed na z 5 bilionów chyba dolarów, że umorzyć. To i już nic się nie będzie działo. Piotr Bujak? Ja się zdecydowanie zgodzę z tezą, że żyjemy w świecie wielowarstwowego, wielopłaszczyznowego kryzysu. Na pewno ciągle odczuwamy w bardzo dużym stopniu, także w Polsce, pośrednio tylko, ale odczuwamy to skutki globalnego kryzysu finansowego powiązanego z europejskim kryzysem zadłużeniowym. To raz. Dwa, ciągle trwa pandemia, polityka zero COVID w Chinach, zaburzenia w globalnej gospodarce z tym związane, bardzo poważne i po stronie wzrostu gospodarczego i po stronie inflacji to uderza w światową i w polską gospodarkę. Wojna na Ukrainie i stagflacyjne tendencje z tym związane na świecie i w Polsce. Słabszy wzrost, bardzo wysoka inflacja. To jest zjawisko kryzysowe. A do tego ja bym dodał, bo te wcześniej wymienione przeze mnie elementy to już jest powtórzenie tego, co państwo mówiliście, ale kryzys modelu społeczno-gospodarczego na świecie, przede wszystkim w zachodnim świecie. Czyli to pan Piotr, tak, ten błąd systemu, tak. Który generuje te kryzysy finansowe i tak dalej. Wydaje mi się, że to się dzieje. I rzecz, która tutaj jeszcze nie została powiedziana, kryzys klimatyczny. To chyba trzeba się zgodzić, że to ma miejsce, to się dzieje. I to też na płaszczyźnie gospodarczej ogranicza pole manewru i ma istotne znaczenie, ma wpływ i na wzrost gospodarczy, na inflację, na życie każdego z nas. Także sytuacja w świecie jest zupełnie inna niż nam się wydawało 15 lat temu, przed wybuchem globalnego kryzysu finansowego, kiedy podobno historia gospodarcza się skończyła, panowało Great Moderation, wielka stabilność. Później nawet jeszcze w połowie ostatniej dekady
kiedy wycichł trochę, ucichł europejski kryzys zadłużeniowy, wydawało się, że też wszystko jest pod kontrolą, wracamy do tej jakiejś takiej względnej stabilności. Nie, absolutnie. Żyjemy w świecie wielkiej zmienności, wielkiego wielopłaszczyznowego kryzysu, ale wielkiej zmienności przede wszystkim, jak to podkreśliła niedawno, pod koniec sierpnia, Isabel Schnabel z Bundesbanku, z Europejskiego Banku Centralnego na sympozjum w Jackson Hole. Ale odpowiedź na pytanie, czy Polska jest w kryzysie, moim zdaniem nie jest taka zupełnie oczywista, bo żyjemy wszyscy w tym wielowarstwowym kryzysie. W Polsce też to zaczynamy jakby w tym sensie gospodarczym odczuwać coraz wyraźniej, bo właściwie wszystkie prognozy dla Polski wskazują, że zaraz może będziemy w recesji, przynajmniej płytkiej, technicznej, a na pewno wzrost gospodarczy spowolni w okolice zera, co jak na polskie warunki jest kryzysowe. Pojawiają się oznaki pogorszenia sytuacji na rynku pracy. Mamy mocno podwyższoną inflację, więc można mówić o kryzysie, że jesteśmy w tym kryzysie, w którym jest cały świat. Ale z drugiej strony mamy najniższe w naszej historii bezrobocie. Mamy jak na razie najlepsze wyniki gospodarcze, czy niemal najlepsze w Unii Europejskiej, też za ostatnie kwartały. Finanse publiczne. Też ktoś może powiedzieć, tu za chwilę te wszystkie wyzwania dadzą o sobie znać. Właściwie to o polskich finansach publicznych przez ostatnie 30 lat non stop mówi się, że są w kryzysie. Ale uwaga, według danych Eurostatu na połowę tego roku, ostatnich, dostępnych dla Polski, dla wszystkich innych unijnych państw, deficyt całego sektora finansów publicznych w Polsce, łącznie z tymi, nazwijmy to, ciemniejszymi zakamarkami jak PFR czy fundusze w BGK, wynosi 1,5% PKB. Jest to jeden z najlepszych wyników fiskalnych w Unii Europejskiej i skala redukcji tego deficytu od trudnego pandemicznego 2022 roku była w Polsce największa w Unii Europejskiej. Tak? Więc odpowiedź na to pytanie, czy Polska jest w kryzysie, moim zdaniem jest bardzo nieoczywista, szalenie nieoczywista, tak bym to chyba sformułował na wstępie. Debata między innymi, nie tylko z nazwy, ma być taką przestrzenią do wymiany zdań i poglądów, czyli do różnych spojrzeń na te same sprawy, różne spojrzenie od tego, co usłyszał ma dr Sławomir Dudek? To, że mieliśmy wiele kryzysów, oczywiście z tym się zgadzam. Czy to jest błąd systemu? Bo ja się zajmuję w ogóle naukowo badaniem cykli koniunkturalnych, tak? Tak powiem szczerze, że z perspektywy naukowca to tak zawsze zazdrościliśmy Amerykanom, że mieli prawdziwe recesje, bo Polacy w 30 latach nie mieli prawdziwej recesji. No to oczywiście to jest żart, bo są też cykle wzrostowe, spowolnienia gospodarczego. Polska do COVID-u nie miała recesji, miała spowolnienia gospodarcze, ale bardzo poważne, bo te spowolnienia gospodarcze, mimo że nie było spadku PKB, powodowały na przykład wzrost bezrobocia i różne konsekwencje społeczne. To na marginesie. Także zawsze były cykle, zawsze były jakieś szoki, były... Zresztą w Stanach Zjednoczonych jest National Bureau of Economic Research i tam jest Business Cycle Dating Committee. To jest taki komitet składający się z noblistów, z wybitnych ekonomistów i oni nawet datują, wyznaczają, kiedy się rozpoczęła recesja, kiedy się zakończyła, to i dla rynku finansowych jakby to jest ważna informacja. Oczywiście błędy systemowe jak najbardziej. Ostatnie kryzysy są błędami tak naprawdę moim zdaniem złych regulacji i złego działania państwa. Niektórzy mówią, że właśnie kryzysy powodują, że trzeba więcej państwa. Ja uważam, że kryzys 2008 rozpoczął się od tego, że politycy chcieli, żeby Amerykanie mieli, żeby wszyscy Amerykanie, niezależnie od zdolności kredytowej, mieli dostęp do kredytu. Nawet ninja. Czyli te ninja. I tak naprawdę pytanie, czy to rynki finansowe spowodowały, że był kryzys, czy to, że politycy chcieli przed którymiś tam wyborami się pochwalić. Powiem, że w Polsce też jest taki projekt, nie wiem, czy to ruszyło, ale tam dla małżeństw ma być gwarantowany wkład własny, czyli zrobienie tak, żeby kredyty dostawały te gospodarstwa domowe, które nie mają zdolności kredytowej, bo państwo coś tam zagwarantuje. To na marginesie. A czy my jesteśmy w kryzysie? Dołożę jeszcze kryzys demograficzny.
który tak naprawdę z jednej strony powoduje ogromne wyzwania, szczególnie dla Polski. Jesteśmy najszybciej starzejącym się społeczeństwem w Unii Europejskiej. Do 2050 roku 8 milionów osób w wieku produkcyjnym. Jesteśmy jedynym, po Grecji jesteśmy drugim krajem w Europie, który obniżył wiek emerytalny. Nasi politycy się chwalą tym, że obniżyli wiek emerytalny, a tak naprawdę wszystko powinno być w drugą stronę, plus wiek kobiet jest dużo niższy od mężczyzn, co jest kompletnie niewyjaśnialne ekonomicznie. Kobiety żyją dłużej, pracują w branżach, które nie wymagają tego. To jest kompletnie niewyjaśnialne. To jedna sprawa. Ja dołożę jeszcze kryzys konstytucyjny, kryzys członkostwa w Unii Europejskiej. To są poważne rzeczy. A czy my jesteśmy w kryzysie? No, w recesji nie jesteśmy. Aczkolwiek grozi nam kryzys, bo to, co tutaj pan Piotr Bujak mówił o tym, co mówiła pani wiceprezes Schnabel, no to była taka, to jest doroczne spotkanie szefów banków centralnych w Jackson Hole. Tam też przemawiał szef Fedu, który mówił, że grozi nam powtórka z lat, czy w zasadzie jesteśmy z lat 70., 80., gdzie był kryzys naftowy, że musimy podjąć trudne decyzje, będzie bolało, czyli wiadomo, podwyższanie stóp może trochę zaboleć, jeżeli chodzi o tempo wzrostu gospodarczego, czy też bezrobocie, ale prezes Fedu powiedział, że ale jeżeli nic nie zrobimy, to będzie bolało bardziej. To znaczy wysoka, utrzymująca się inflacja może wypowodować dużo skutki. Ale jeszcze powiem, bo później, parę tygodni później było w Waszyngtonie tak zwany annual meeting, gdzie wszyscy ministrowie finansów zjechali i Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy jakby debatowali. Znaczy są też artykuły prasowe, że nasze władze gospodarcze trochę przestraszone wróciły z tego spotkania. Później mieliśmy tą wypowiedź Pawła Borysa o tym, że grozi nam poważna sytuacja. Tutaj nie stać nas na tarczę antyinflacyjną, ale co powiedziała szefowa IMF-u, że właśnie krążymy krętą ścieżką, że sytuacja jest bardzo trudna, że mogą się wydarzyć w najbliższych miesiącach kryzysy zadłużeniowe, niekoniecznie w Polsce, gdzieś indziej na świecie, że każdy błąd w polityce gospodarczej grozi poważnymi problemami, ale dodam, co ona jeszcze mówiła, że polityka fiskalna musi współpracować z polityką pieniężną, co wydaje mi się w Polsce nie ma miejsca, że musimy mieć wiarygodne ramy średniookresowe, czego też nie ma w Polsce, bo reguła wydatkowa została gdzieś tam zmieniona w ustawie o prawie energetycznym, co zresztą było złamaniem kamienia milowego i rząd teraz to próbuje jakoś poprawić i gdzie powinna być lepsza przejrzystość, duża przejrzystość finansów publicznych. Tego wszystkiego nie mamy, a najlepiej ona jeszcze dodała, że szefowa IMF-u, że polityka fiskalna musi współpracować właśnie z polityką pieniężną, bo dokłada się do inflacji i wszelkie nowe wydatki muszą być kompensowane oszczędnościami lub nowymi dochodami, co też w Polsce chyba się nie dzieje. Chyba rząd troszeczkę się tej sytuacji przestraszył, bo mamy jakieś sygnały, że będą jakieś wielkie oszczędzanie. Na razie jest to tylko ogłoszenie i mamy coś na papierze, a co będzie, to się zobaczy. Ale co do samych kryzysów, to kryzysy w krajach rzadko się wydarzają samoistnie. One zawsze są konsekwencją jakiegoś globalnego kryzysu. Przeważnie tak było dotychczas w Polsce, bo COVID, kryzys międzynarodowy, 2008 kryzys międzynarodowy. Jak było pęknięcie bańki inflacyjnej, to co pan Piotr Kuczyński mówił, to wtedy w Polsce też mieliśmy silne spowolnienie. To był 2001 rok. Ono nawet wywaliło, doprowadziło do zmiany rządu w 2000. Mieliśmy jeszcze w 1998 kryzys azjatycki i rosyjski. Wtedy Rosja ogłosiła niewypłacalność i w 98 w Polsce też było silne spowolnienie i też były. Za każdym razem tym czynnikiem zapalnym były kryzysy globalne. I to, czy w Polsce wydarzy się kryzys, to jest pytanie, czy my jesteśmy przygotowani na ten kryzys. Czy my w sytuacji kryzysowej, bo to zawsze trzeba być gotowym. Nawet jeżeli jest jakiś kryzys, to zaraz po kryzysie musimy się szykować do następnego. Tu mamy kumulację. W bardzo krótkim okresie po kryzysie covidowym, a nawet trwającym, nastąpił kryzys związany z wojną w Ukrainie, kryzys energetyczny i konsekwencje stabilizacji polityki gospodarczej. Znaczy, zdziwienie, że
Fed zacieśnia politykę pieniężną i rosną stopy i to wpływa na nasze stopy. Dla mnie jest dziwne, że ktoś jest zdziwiony. Nie wiem, większość ekonomistów mówiła, że Fed w końcu zacznie podwyższać stopy i my musimy być na to gotowi, bo odpłynie kapitał, nikt nie będzie chciał pożyczać Polsce. I uważam, że nie byliśmy gotowi. Jeżeli teraz rząd, jeżeli jesteśmy, mamy za 5.12, za kilka tygodni rozpoczyna się nowy rok budżetowy, 2023. I my jeszcze nie wiemy, czy będzie tarcza inflacyjna, czy nie będzie. Najpierw było mówione, że jej w ogóle nie będzie, teraz, że na żywność tylko będzie. Ile to będzie kosztować? Jakie będą zacieśniania i oszczędności? Rząd powiedział, że nie będzie się zadłużał za granicą, bo w budżecie pokazał, że zadłużenie zagraniczne będzie spadać do 19%, a już mamy ogłoszenie, że będzie wielkie zwiększanie zadłużenia. Kompletnie nic nie wiemy, a za chwilę jest 1 stycznia. Ale to podobnie. Kto nie wie, ten nie wie, ale niektórzy wiedzą. Więc tylko tyle. Bardzo podobnie wygląda w innych gospodarkach w Unii Europejskiej. Spójrzmy na Niemcy, które rzucają hasło, wpompujemy w gospodarkę 200 miliardów euro, kolejne. Szczegóły przedstawimy za 1,5 miesiąca. I tak naprawdę do tej pory szczegółów nie znamy. Nie mówiąc już o szaleństwie Anglików, dokładnie. Więc, no ale, więc, ale Anglicy więc, odwrócili sytuację. Ale wie pan, panie doktorze, więc oczywiście budżetem. Ja się oczywiście zgadzam absolutnie, że świetnie byłoby mieć wszystko zaplanowane na kolejny miesiąc, kwartał, rok, dwa lata. Takie długofalowe planowanie finansowe w finansach państwa, w budżecie każdej korporacji, tylko że żyjemy w takim świecie, co teraz bardzo często podkreślają przedstawiciele różnych firm, że widoczność jest ograniczona do najbliższego miesiąca i decyzje trzeba często podejmować dosłownie z miesiąca na miesiąc. Tu i teraz, ale tu pani profesor też powiedziała, kto nie wie, kto wie, ten wie. Jak pani profesor jest też najbliżej Narodowego Banku Polskiego, te najnowsze dane dotyczące prognoz, jeśli chodzi o inflację, ten rok to ma być 14,5%, przyszły rok 13,1%, to jest prognoza Narodowego Banku Polskiego i dopiero 24 5,9%, czyli nadal inflacja do wysokiej bazy, natomiast już dopiero za dwa lata te ceny mają się stabilizować na takim zdrowym dla gospodarki poziomie. Z kolei jeśli chodzi o prognozy dla PKB, to ten rok to ma być 4,6%, czyli cały czas wzrost, ale już przyszły rok wzrost nadal. Nie mamy recesji, ale jest to 0,7%, jeśli chodzi o wzrost PKB z obecnej prognozy, czyli właściwie jesteśmy przy zerowym wzroście, już bardzo blisko recesji, bo niektórzy analitycy różnych banków, czasami konkurencyjnych wobec Piotra Bujaka, prognozują nawet minus 1,6, czyli stan recesyjny. Natomiast dopiero 24 rok to ma być 2% wzrostu PKB, czyli właściwie ten tor wzrostu, który mamy obecnie, powróciłby za 3 lata. To pani profesor, a propos tej wiedzy, może ma jej pani więcej, to jeśli będzie chciała się pani z nami podzielić, będziemy wdzięczni. No chyba nie tylko ja. Agencje ratingowe, Moody's w szczególności, wystawił bardzo dobre oceny dla naszej gospodarki w świetle obecnej rzeczywistości, bo rzeczywistość jest, można powiedzieć, szokująca, nieznana, bo nie wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja za naszą wschodnią granicą, czy dojdzie do porozumienia, bo też mówi się o tym, że taka możliwość jest. Zakończenie wojny byłoby znakomitym sygnałem dla wszystkich gospodarek. Stabilizacja, a z drugiej strony wszyscy są zdeterminowani, by doprowadzić inflację do celu w średnim okresie. Oczywiście z modeli, które prezentowane są w raporcie o inflacji, bo jest dokument, jest to oficjalny dokument prezentowany dzisiaj, wynikają właśnie te dane, o których mówił pan redaktor w tej chwili. One nie są złe na tle innych gospodarek, chociażby Europy Południowej. Pan profesor mówił o zadłużeniu. Proszę spojrzeć na kraje Europy, Włochy, Grecja, jeszcze niedawno katastrofa tam groziła, Hiszpania. I te działania, które są podejmowane w ramach planów odbudowy, w ramach funduszy spójności, przede wszystkim ratują kraje południa. Planu odbudowy póki co nie możemy zrealizować, bo środków z Unii Europejskiej nie ma. Właśnie nie możemy, chociaż
kraje południa zaliczkę pobrały bardzo szybko, w ciągu właściwie 3 tygodni. Włochy wystąpiły w lipcu poprzedniego roku i otrzymały to po miesiącu. Środki unijne w formie oczywiście zaliczki, nie całej 200-miliardowej sumy, o którą wystąpiły i która prawdopodobnie przypłynie do tego kraju. Inaczej tam rzeczywiście grozi, można powiedzieć, gospodarce bankructwo, podobnie jak i wcześniej Grecji. A więc my nie mamy takiej sytuacji tak szokującej, tak niedobrej jak kraje południa. Więc jeśli chodzi o drugi tutaj zarzut, brak współpracy. Ja obserwuję właśnie, mówimy o tej wiedzy, którą mam, widzę tą współpracę na co dzień. Konsultacje w zakresie i polityki pieniężnej, i polityki fiskalnej. Nazywa się to policy mix. W ramach Komitetu Stabilności Finansowej jest taka nowa formuła, nowa instytucja. Podejmowane są też wspólne ustalenia i tak jak powiedziałam, wszyscy są zdeterminowani do stabilności cen z jednej strony, utrzymania inflacji w ryzach, kontroli nad nią i z drugiej strony do utrzymania stabilności fiskalnej, czyli właśnie deficytu, o którym mówił przed chwilą pan Piotr Buj. Doktor, tak? I długu publicznego, który u nas naprawdę nie jest wysoki. Niezależnie od tego, tutaj trzeci zarzut pojawia się, że ten dług gdzieś wypływa, jest wypychany, prawda? On jest z jednej strony uwidaczniany w różnych ocenach w ramach paktu programu konwergencji, który przesyłany do Komisji Europejskiej. Oczywiście może być on rozmaicie oceniany, rozmaicie obliczany w ramach samego budżetu, poza budżetem, w ramach funduszy, BGK i PFR, o których właśnie tylko, pan że profesor też mówił. Gdy pracuje się nad tymi ustawami budżetowymi, pojawiają się tam liczby bezwzględne, jeśli chodzi o budżet państwa, a procenty wobec PKB, jeśli chodzi o finanse publiczne, w których to mieszczą się fundusze celowe, między innymi wspominany tutaj BGK i nazwał pan Piotr Bujak to nawet tę mroczną stroną budżetu. No, taką ciemną, ciemniejszą. No, w cieniu. Nie tyle ciemniejszą, to jest wszystko jawne, przejrzyste. Zgadza się. Przecież one są znane. Oczywiście. Tak, no, widziała pani profesor plan Funduszu Przeciwdziałania COVID? Tak, one są wysokie. Gdzie no, są? No, nigdzie nie ma, ten plan jest niedostępny dla nikogo. On się zmienia. Znaczy, posłowie nie dostali tego planu. Druga rzecz, jeżeli mówimy o polityce fiskalnej, to wszystkie liczby są dostępne. Wiemy, jaki jest wynik każdego z tych funduszy, wiemy, jak to wpływa na wynik całego sektora finansów publicznych. Czy zbrojeniowy został utajniony? Zadłużenie publiczne, Eurostat te dane zbiera, publikuje i w tym ujęciu, to myślę, że warto to podkreślić jeszcze raz, odnosząc się do bardzo słusznej tezy Sławomira Dudka, że potrzebna jest koordynacja polityki fiskalnej, pieniężnej, to faktycznie na tym dorocznym spotkaniu Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i w ogóle świata wielkich finansów mocno wybrzmiało. I w tym kontekście i zagrożeń, i próbując odpowiedzieć na pytanie o zagrożenia kryzysem dla Polski, warto zwrócić uwagę, że saldo fiskalne Polski jest w unijnej czołówce. W Polsce, powiem to jeszcze raz, deficyt całego sektora finansów publicznych, budżet centralny, samorządy, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, czyli ZUS, który miał już kilka razy zbankrutować, najlepsza sytuacja finansowa w historii, największe pokrycie wydatków składkami. Do tego fundusze w BGK, PFR, w tym ujęciu najszerszym możliwym, nasz deficyt fiskalny 1,5% PKB. Czechy, bezpieczna przystań regionu, 3,3% PKB. Ponad 2 razy większy deficyt fiskalny. Węgry, Rumunia, ponad 5% PKB. Średnia unijna w okolicach 3% PKB, 2 razy więcej niż powyżej, w Polsce. Z największych gospodarek w Unii Europejskiej, z 10 największych gospodarek... Ale w przyszłym roku to ma być już u nas też powyżej 4%, tak? Ale to jest właśnie ważne. Z 10 największych gospodarek w Unii Europejskiej tylko Dania i Szwecja mają lepszy wynik niż Polska na połowę tego roku. I teraz, co przyszły rok może pokazać. Wszyscy mają podobne wyzwania. Fiskalizacja kryzysu energetycznego. Kreatywna księgowość, że dopiero w grudniu ale będzie raportowała. Kreatywna księgowość. Niemcy te 200 miliardów, wspomniane 200 miliardów euro dodatkowych wydatków przeprowadzą w całości przez specjalny fundusz typu polskie PFR.
i będą w całości te wydatki, w całości, uwaga, w całości, i zostało to oficjalnie zadeklarowane, finansować emisją długu. Więc wszyscy mierzą się z tymi samymi wyzwaniami i robią podobne rzeczy, natomiast sytuacja Polski, to jest ważne, to jest bardzo ważne, jest lepsza. To znaczy fiskalnie jesteśmy w czołówce, monetarnie. Przejdźmy do tej drugiej rzeczy, drugiej nogi policy mix. I czy, tu jest, czy tutaj się czai zagrożenie dla stabilności makroekonomicznej Polski i czy z tej strony jest zagrożenie wybuchem kryzysu takiego makroekonomicznego w Polsce? Stopy procentowe podniesione najbardziej w naszej historii nominalnie, w bardzo krótkim czasie, 11 miesięcy, prawie 7 punktów procentowych. Nominalnie nigdy, nigdy w Polsce takiego wzrostu stóp procentowych nie było, przynajmniej od ponad 20 lat, od kiedy funkcjonujemy w reżimie bezpośredniego celu inflacyjnego, mamy Radę Polityki Pieniężnej, kilka kolejnych kadencji, pani profesor miała okazję pracować. Z zerowych, 0,25, w porządku, dobrze, historycznie ale w innych gospodarkach podobnie, bo znowu mówimy, porównujemy się z innymi. Ale w innych gospodarkach tak. Stopy procentowe są dużo niższe. Tak, ale jeszcze coś innego jest ważniejsze. Ale jeszcze oczekiwania inflacyjne ale ważniejsze. To jeszcze jedna rzecz. Oczekiwania inflacyjne kreują u nas niestety, w mojej opinii, media. Znaczy, przede wszystkim nie mamy dobrej miary oczekiwań inflacyjnych, natomiast mamy twarde miary pewnych efektów polityki pieniężnej. O czym mamy rozmawiać? Bo ja tak widzę, rozmawiamy o wszystkim. Inflacja, recesja, zadłużenie, deficyt budżetowy. Co jeszcze dorzucimy do tego? Jeżeli będziemy tak rozmawiać, to się do niczego nie dojdzie. Do każdego tematu mógłbym wygłosić też o swoje jakieś oświadczenie, tylko czekam spokojnie, bo pan redaktor może uspokoi, ułoży tą decyzję. Piotrze, za chwilę, bo mamy tutaj przerzucanie się tych różnych zdań, jeśli chodzi o kwestie policy mix, co ewidentnie jest gorącym kartoflem, jeśli chodzi o polską gospodarkę. I za chwilę będę chciał doktora Dudka w takim razie dopytać o te rozbieżności, bo tu są też wyliczenia, że realny deficyt to 206 miliardów złotych, a nie ten raportowany w budżecie. I właśnie takie jest konkretne pytanie. Czy wydatki publiczne w Polsce są ukrywane, czy nie? I czy to może sprawić, że jeśli nie mamy pełnego oglądu, w jakiej kondycji są finanse państwa, nie mówię o budżecie i ale o tym, właśnie, co jest wydaje w ustawie. Mi się, że próbowałem przed chwilą odpowiedzieć na pytanie, bo w tego typu pytaniu jest sugestia, że właśnie część jakieś zagrożenie, bo są jakieś ukryte wydatki. Pytanie, nie, czy w tych danych, które podałem z Eurostatu, wszystkie, absolutnie wszystkie te wydatki. A czy kontynuując taką politykę fiskalną i monetarną nie dojdzie To proszę mi pozwolić skończyć, bo została to druga noga związana z polityką pieniężną. A to jest naprawdę ważne, tak? I ja to na co dzień obserwuję w swojej pracy, rozmawiam z inwestorami i też to bardzo uważnie analizują. Jakie są efekty tego drastycznego dosyć zaostrzenia polityki pieniężnej w Polsce? Otóż podaż pieniądza, taka wąska, czyli gotówka w obiegu, depozyty bieżące, które mamy na swoich rachunkach, czyli pieniądze, którymi dokonujemy transakcji w gospodarce, finansujemy konsumpcję. Podaż pieniądza rozumiana w ten sposób, która w Polsce rosła jeszcze półtora roku temu prawie najmocniej w Europie i faktycznie można było mówić, że na skutek właśnie tej stymulacji dużej fiskalnej, monetarnej, mieliśmy taki mocny wzrost podaży pieniądza, uratowaliśmy gospodarkę w pandemii, ale wyhodowaliśmy sobie zagrożenie inflacyjne. W tym momencie podaż pieniądza w takim ujęciu w Polsce spada nominalnie o ponad 5%, najmocniej w Europie. Prawie nigdzie w Europie podaż pieniądza nie spada w tym momencie, w Polsce spada wyraźnie. Jest to drastyczna zmiana. Przepływ kredytu do gospodarki właściwie nie ma. Jeżeli chodzi o kredyty mieszkaniowe, konsumpcyjne, tego nie ma. I znowu, tu na tle całej reszty Unii Europejskiej zdecydowanie największa zmiana. I problemy dla kredytobiorców, bo to nie są tylko banki, ale kredytobiorcy i gospodarka. Pozwólmy, Piotr Kuczyński teraz, jeśli wiemy już jak jest, czy jeśli będzie tak dalej jak jest, to zagrożenie rzeczywiście dla Polski jest znikome, czy jesteśmy w lepszej sytuacji niż inni? Powiedziałem, mówimy o wszystkim się mówić nie da, ale troszeczkę spróbuję po kolei. Inflacja. Jeżeli chodzi o inflację, bo to ludzi najbardziej interesuje, obawiam się, że wynurzenia ekonomistów ludzi stosunkowo mało interesują. Takie mam dziwne przeczucie, że w pewnym momencie człowiek się wyłącza i przestaje słuchać. Ale okej, inflacja, bo to rzeczywiście ludzi w tej chwili bardzo interesuje. Ja mam wrażenie, że w bardzo wielu przypadkach analitycy, ja należę do tego grona, nie jestem ekonomistą, Państwo jesteście wybitnymi ekonomistami, ale analitycy patrzą codziennie, ja wiele razy dziennie, na wykresy. Cena węgla
ARA 380 było we wrześniu, dzisiaj jest 170 parę. Cena ropy było 140 parę, jest 85. Cena pszenicy, nie rzucę liczb, ale o 30% niżej, prawda? Wszystko jest gwałtownie niżej. Wszystkie surowce, wszystkie komponenty. To musi się przełożyć na inflację w pewnym momencie. To jest to, co według mnie, mimo że ja bardzo krytykuję pana prezesa Glapińskiego za poprzednie, nie to ostatnio, za to ostatnio bardzo go chwalę, konferencje prasowe, bo niestety... No trudno, zostawmy to na razie, nie o to chodzi. To tamte go ganie za tą ostatnią jest chwalę. Jest profesorem, jest wykładowcą. Ja wiem, ale mimo wszystko, wie pani, ja słucham wszystkich i Christine Lagarde, i Jerome Powella, naprawdę, no dobra, zostawmy to. I mówi to nie ma co się pastwić. Nie do rynków finansowych. Tak to jest, do rynków też, bo też, one na to reagują. No, oczywiście. No ale nie ulega wątpliwości, że to, co mówił profesor Glapiński, tutaj miał rację, że z czasem te elementy zaczną przenikać. Poza tym zacznie zwalniać gospodarka globalna, bo zacznie zwalniać. To wszyscy wiemy. A skoro, no chociaż z Chinami to nie wiadomo i to moglibyśmy sobie jeszcze podyskutować, to cały olbrzymi temat do omówienia. To kolejna strasznie konferencja, długi. Tak, strasznie długi. Bo Chiny mogą zupełnie zaburzyć ten obraz, mogło spowodować, że inflacja spaść, zacznie rosnąć, ale to zostawmy to. W każdym razie, jeżeli rzeczywiście to, co świat ekonomiczny zdaje się podzielać, ten pogląd, że zapanuje na świecie no, spowolnienie, stagflacja, recesja, licho wie co, no coś podobnego do tego, to też będzie obniżało ceny wielu elementów, wielu surowców. Owszem, to, co już przeniknęło do inflacji bazowej, prawda, no bo przeniknęło tam ropa, gaz i tak dalej, do inflacji bazowej, do tej niezwiązane z żywnościami i energetyką, to część już przeniknęła. No to przeniknęło i to z nami zostanie. Ale część zacznie również odpływać i zacznie się, pojawi się sytuacja, w której te ceny powinny powoli spadać. I ja myślę, że jeżeli ten trend się utrzyma i jeżeli rzeczywiście, o czym zdaje się pani profesor wspominała, dojdzie w pewnym momencie do zamrożenia sytuacji na Ukrainie. Co jest prawdopodobne? To wycofanie z Chersonia było tak dziwne, tak aktorsko rozegrane, idiotycznie, że to wygląda, to chyba pan poseł Sienkiewicz mówił, że to wygląda na przygotowanie do jakiegoś zamrożenia, do jakiegoś status quo. No to zobaczymy zupełnie inne ceny, przez chwilę przynajmniej, przez 2-3 lata, zanim Rosja się nie odbuduje. No i będzie jeszcze inna sytuacja, dlatego też te prognozy inflacyjne, ja wiem, że to super specjaliści w NBP robią, ale oni nie mają kryształowej kuli, tak samo jak ja nie mam. W listopadzie rok temu wszyscy mówili o Glapińskiemu, profesorowi Glapińskiemu, że się mylił na początku roku, mówiąc, że inflacja będzie spadała. Spójrzcie państwo, są prognozy wszystkie. Listopadowa zeszłego oficjalne, roku, tak, prawda? Co pokazywała? 5% maksimum, później spadek. No przecież to pokazywała. Więcej wspomniany Międzynarodowy Fundusz Walutowy rok temu, na ten rok prognozował dla Polski, wbrew prognozom rynkowym, spadek inflacji w tym roku. Więc pomylili się wszyscy. Wszyscy się pomylili i Jerome Powell ciągle to podkreśla. On też się mylił. On też był atakowany potężnie za to ta inflacja 8,2, teraz 7,7. W zeszłym tygodniu okazała się wielka euforia, 7% na Nasdaqu do góry. No ale nieistotne. No w każdym razie rzeczywiście wszyscy się mylili i dalej się będą mylili. Cudów nie ma. A mówię, spójrzcie na wykresy. Popatrzcie, co się dzieje. Niedawno słyszałem jednego z członków Rady Polityki Pieniężnej, który mówił, że grozi Polsce to, że polska waluta, rozumiem, że chyba chodzi o dolar złoty, na trwale ukorzeni się powyżej 5 zł. W tym momencie, kiedy akurat złoty zyskiwał 10% od szczytu. No. Na końcu wielkiej ekonomii, wielkiej polityki są oczywiście konsumenci na końcu tego łańcucha pokarmowego i za chwilę o to ujęcie będę chciał pytać, ale jeszcze tutaj doktor Dudek, jeśli o te wyliczenia Foru chodzi i te wydatki, tu zdaje się jest różnica zdań między panem doktorem a panią profesor, jeśli chodzi o wydatki w budżecie państwa i w finansach państwa. Pani profesor dopytywała, co miałoby być ukrywane.
też w zależności w jakim wymiarze ukrywane, ale wyliczenia Foru pokazują na dużo wyższy deficyt, na dużo wyższe wydatki niż te, które są wpisane do ustawy budżetowej na przyszły rok i z czego to wynika, na czym są oparte wasze wyliczenia i gdzie te pieniądze, mówiąc w cudzysłowie, uciekają. Bo tam jest pewne tylko budżet, a pan Bujak mówi o tym, że są również fundusze, które są... Tylko, że jak rozmawiam z wiceministrem finansów Arturem Soboniem, to on mówi... Nie, bo w ustawie budżetowej wpisany jest procent PKB, jeśli chodzi o deficyt na przyszły rok i on się nijak nie ma do wyliczeń Foru. Jak rozumiem również, jeżeli popatrzymy na dług całkowity szacowany... No deficyt jest 68 miliardów wpisany, a ten finansów państwa plus 80. Patrzmy na dług, panie redaktorze. Dług całkowity szacowany przez Eurostat w tym roku to było 52% PKB, kiedy średnia unijna jest dobrze ponad 100, kiedy Włochy mają 140, a Grecja nawet 200. Dlaczego Grecja i Włochy nie padają? Dlatego, że Europejski Bank Centralny, ECB, robi to, co gdyby robił NBP, to by go media zamordowały po prostu. Czyli po prostu kupuje aktywa z rynku. No i tyle. No, przez lata całe Europejski Bank Centralny, można powiedzieć już w tej chwili lata, bo od 20 już tak naprawdę marca, ogromną ilość skupuje aktywów. To było 60 miliardów euro miesięcznie. I to napompowało również inflację na niebywałą skalę. Dopiero niedawno zahamowany został ten proces. Stopniowo pani prezes... A i tak, pani Lagarde... profesor, jak 4% przekroczyły rentowność obligacji włoskich, to wdrożyli nowy mechanizm, żeby kupować włoskie obligacje. Przy Grecji była trójka. No. Tutaj Europejski Bank Centralny, który pomaga krajom południa Europy. Nam nikt nie pomaga. Jesteśmy właściwie sami w tej chwili opuszczeni, bo nie dostaliśmy Krajowego Planu Odbudowy tych środków, które nam się należały. No, to jest oczywiście inna zupełnie... Znaczy będziemy o KPO zahaczymy za chwilę, poruszymy ten wątek, no to tylko pozwólmy dokończyć to. Ale przepraszam jeszcze, dokończę. Jeśli chodzi o te kwestie, to również nam być może wydawałoby się, że brakuje płynności. Płynności nam nie brakuje, dajemy sobie radę. Jest to naprawdę gospodarka, która jest godna podziwu od lat. I sama to mogę przyznać, niezależnie od tych negatywnych ocen. I jeszcze, jeśli chodzi o te trzy sfery finansowania. Budżet państwa to jest obowiązek, jest ustawa budżetowa wymagana przez konstytucję, przez inne ustawy, przygotowana, prezentowana w formie debaty budżetowej w parlamencie. To jest jedna rzecz i oczywiście o tym można mówić, czy to jest wysoki deficyt, czy mniejszy. Niezależnie od tego, od lat istnieją kwestie pozabudżetowego finansowania i w tej chwili na okres popandemiczny wyjątkowo na bardzo krótki okres pojawiło się również dofinansowanie ekstra poprzez PFR, czyli skup obligacji przez i wyłączenie też stabilizującej BGK reguły wydatkowej. PFR i skupowane przez Narodowy Bank Polski. Wiceminister finansów mówi, że sytuacja jest na tyle nadzwyczajna, że wydatki te ze stabilizującej reguły wydatkowej, która z reguły ma określać górny pułap wydatków finansów publicznych, a nie tylko budżetowych, no, zostały wypisane tą ustawą energetyczną zamrażającą ceny energii, bo czasy są nadzwyczajne. Doktor Dudek. Znaczy, pierwsza sprawa, Niemcy. Rzeczywiście Niemcy mają takie instrumenty jak PFR, BGK. Przy czym, jeżeli na przykład weźmiemy ten zbrojeniowy fundusz, 100 miliardów, po pierwsze ten fundusz ma limit. Ma limit zadłużenia. 200 miliardów euro. Ale ma limit wpisany. Nie może się. U nas na przykład te wydatki na zbrojenia możemy 3% corocznie wydawać poza definicją. Może to być 30, 40, 50. Możemy wydać ile chcemy. Druga sprawa. Te fundusze są zarządzane przez ministra finansów w Niemczech. Przez ministra finansów. Po trzecie, deficyt finansów w aktualnym budżecie, uwzględniającym już tarcze osłonowe, ma się zmniejszyć z ponad 3% w 2021 do 2% w 2023. Mówienie o tych 200 miliardów to jest rozłożone na wiele lat i uwzględnienie. I Niemcy zmniejszają deficyt, a my zwiększamy. W 2021 deficyt jest około poniżej 2%, a go zwiększymy do 6, do 5. Komisja prognozuje 5,5, ale komisja nie uwzględnia tarczy inflacyjnej. Rząd niby nie będzie jej wprowadzał, ale już dzisiaj minister Soboń powiedział, że na żywność to będzie, a resztę skompensujemy innymi instrumentami. No ale jak innymi instrumentami
kredytami, to kto za to zapłaci? W ekonomii nie ma darmowych lunchy. Ktoś za to zapłaci? Ja tego jeszcze nie wiem. Pewnie nikt nie wie, ile to będzie. Te inne instrumenty... Minister Finansów Soboń, który też odpowiada za podatki, mówi, że polityka zacieśniania polityki fiskalnej na przyszły rok czy dwa jest konieczna. To znaczy, że... Ale, deficyt rząd pokazuje 4,5%, czyli już nawet w planie budżetowym rząd zwiększa deficyt, podczas gdy wszystkie kraje zmniejszają deficyt. Ale plany nie mają znaczenia, bo przez ostatnie lata... Ale mogę ja dokończyć, bo mówiliście państwo, ja w ogóle nie mówiłem... Wykonanie budżetu było dużo lepsze niż plan. Doktor Dudek, ostatnie 3 lata. Doktor Dudek, tak. No ale w tym budżecie nie ma tych planów, to co to za wykonanie? Dobrze, znaczy, w jakim budżecie? 23 czy 22? Dobrze, to ja zacytuję, bo ja rozumiem, że pani profesor szanuje urzędników Najwyższej Izby Kontroli. Zresztą byliśmy razem w takim panelu, gdzie były prezentowane ocena budżetu w zeszłym roku. Nie wiem, mam nadzieję, że też konstytucjonalistów pani szanuje. No to przeczytam cytat. Zasadne jest przywrócenie budżetowi państwa odpowiedniej rangi, Najwyższa Izba Kontroli. Zresztą to razem omawialiśmy. I z tym się zgadza minister finansów. Sprawa. Przeprowadzona przez NIK analiza wykonania budżetu państwa wykazała, że w zeszłym roku rząd zastosował bezprecedensowe mechanizmy służące wypychaniu wydatków poza budżet. Najwyższa Izba Kontroli, urzędnicy Najwyższej Izby Kontroli. Przypomnę, mówienie to, że to jest jakaś że Najwyższa Izba Kontroli, polityczna rozgrywka, to są, jak byłem dyrektorem w Ministerstwie Finansów, ci sami urzędnicy, przez 20 lat pracowałem, kontrolowali budżet, ci sami urzędnicy w Najwyższej Izbie Kontroli napisali tą analizę, a nie ktoś ten. Teraz tak, konstytucjonaliści, pani profesor Dębowska-Romanowska w komentarzu do Konstytucji Safian Bosek. Cytuję. Pominięcie w ustawie budżetowej planów finansowych państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania publiczne o znaczeniu podstawowym dla oceny wykonania przez państwo swoich konstytucyjnych i ustawowych funkcji albo nadanie tym planom informacyjnego, niewiążącego znaczenia prowadzi wprost do naruszenia artykułu 219 ust. 3 Konstytucji RP. I teraz tak, jeżeli ktoś wysyła, po pierwsze, w ustawie budżetowej nie ma planów Funduszu Przeciwdziałania COVID, nie ma programu realizowanego przez PFR, publicznego programu wsparcia przedsiębiorstw. Bardzo ważne, konstytucyjne zadanie, wspieranie przedsiębiorstw, gospodarstw domowych w czasie kryzysu, nie ma planu. Nie ma planu zbrojeniowego, nie ma... Jeżeli by się też skupić, że COVID wymagał tego wsparcia, no to okej, 200 miliardów COVID, ale według tego planów zadłużenia tych funduszy, to zadłużenie poza budżetem państwa, czyli poza kontrolą parlamentu, ma urosnąć do 638. Co się na to składa? Tekturowe czeki dla samorządów. Czy tekturowe czeki dla samorządów to jest jakaś niespotykana, nagłe działanie, żeby pomóc tym samorządom? No, czy wsparcie Regionalnego Centrum Patriotyzmu to jest jakieś działanie kryzysowe, gdzie tu nagle trzeba działać? No przecież to jest absurd. Wiadomo, że chodzi o pozbawienie kontroli społecznej nad wydatkami, bo to parlament powinien kontrolować wydatki publiczne. I skala kontroluje, tego jest tak ogromna. Teraz tak. Nie, to już pan, przepraszam panie profesorze, wchodzi pan w politykę, czystą politykę. To nie jest polityka. To jest najwyższa, to jest pani profesor Dębowska-Romanowska, która mówi... Dębowska-Romanowska znam ją bardzo dobrze. Jest to, Najwyższa Izba Kontroli. Czy pani sugeruje, że urzędnicy Najwyższej Izby Kontroli... Nic nie sugeruję, tylko... Kłamią? Nie, no... Prawdę mówią. Nie sugeruję niczego. Mówimy o transparentności. Wszystkie wydatki nie, ale to jeszcze, są proszę mi nie jawne przerywać. I transparentne. Ale wysłanie do Eurostatu liczby to nie jest... Proszę sobie wyobrazić, że... Bo wy opieracie swoje wyliczenia na wyliczeniach Najwyższej Izby Kontroli, czy na tym, co jesteście w stanie to się doczytać? To było nasze spotkanie. To jest, rozumiem... Tak, ale znaczy, po to pierwsze mamy plan, to co jest w pierwszym półroczu, to jest jedna sprawa, bo my nie wiemy, co rząd wyda i co wydadzą fundusze BGK w drugiej połowie roku. Generalnie finanse publiczne się odbywają w drugiej połowie. Ale jeszcze wyobraźmy sobie, że zarząd banku, w którym pracuje pan Piotr Bujak, załóżmy, że przedstawia plan finansowy Radzie Nadzorczej i tą radą nadzorczą dla naszych finansów publicznych jest Sejm. I wyobraźmy sobie, że zarząd tego banku przedstawia, nie wlicza, nie wiem, 5 oddziałów w ogóle, tak? I przedstawia takie sprawozdanie. Albo nie wlicza, nie wiem, działalności... jakiegoś tam rodzaju. Nie ma skonsolidowanego sprawozdania wszystkich podmiotów. Zaraz zależnych panu Piotrowi, to jakby już i teraz tak, czy może dostać myśl, absolutorium? Jaka jest konsekwencja tego też dla naszej gospodarki to znaczy, i dla konsumentów? To znaczy, że to, że ktoś coś wysłał do Eurostatu,
w jakiejś informacji. No to co, parlamentarzyści mają wejść na stronę Eurostatu i się tam dowiedzieć, nad czym głosują? Ale jak chcą, to wiedzą. Wszystko ale... znają. Te dane są publicznie dostępne. Ale budżet państwa konstytucyjnie jest planem finansowym finansów państwa i powinien zawierać to, za co odpowiada na przykład na koniec rząd. Ale ja rozumiem, że doktorowi chodzi o to, jeżeli mogę to spróbować uprościć, bo jak jeszcze raz mówię, jak ludzie nas słuchają, to przestają słuchać, jak mówią, jak dowiadują się o deficytach, długach i tak dalej. Ale konkretna informacja, mógł uprościć, to doktorowi zapewne chodzi o to, żeby społeczeństwo, lud przez swoją emanację, czyli parlament, sprawował kontrolę nad finansami. A parlament tego nie robi, mimo że, i tutaj się zgadzam, że totalny dług czy totalny deficyt rzeczywiście jest niewielki. Ale społeczeństwo tego nie kontroluje. Tak? O to chodzi. O to chodzi. Musi kontrolować, musi wiedzieć, na co jest wydawane. I wymieniłem szereg pozycji wydatkowych, które nie są wydatkami nagłymi, kryzysowymi. Obronne? Ja, jeżeli nie mogę są na grunt analizy ekonomicznej wejść, bo weszliśmy trochę w kwestie formalno-prawne, których tutaj może najlepiej się orientuje pan Dudek i pani profesor, będąc prawnikiem. Ja jako ekonomista tutaj nie mam za dużo do powiedzenia. Ja jako ekonomista widzę efekty polityki fiskalnej, więc jeszcze raz powtórzę. Efekty są takie, że po raz pierwszy w historii, w ostatnim czasie, w poprzednim roku, 2021 i w połowie tego roku, po raz pierwszy w historii polskiej obecności w Unii Europejskiej, jesteśmy w ścisłej czołówce państw, gospodarek z najmniejszym deficytem fiskalnym. Więc jeśli mówimy o tym, kto w Europie jest dobrze przygotowany na wstrząs? Nie wiem, zaostrzenie wojny na Ukrainie, kolejna wojna na Pacyfiku o Tajwan, wybuch niewypłacalności dużych instytucji finansowych na świecie w związku z podwyższaniem stóp procentowych przez amerykański bank centralny. Różnego rodzaju realne, ekonomiczne, całkiem prawdopodobne i nieekonomiczne zagrożenia dla gospodarki. Kto jest na to od strony finansowej przygotowany, od strony realnego, faktycznego stanu finansów publicznych? Kto w Europie? No, powiedzmy Dania, Szwecja, Polska. Z największych gospodarek w Unii Europejskiej. To dlaczego przetargi właśnie tak nie wychodzą? Jeżeli można coś zrobić dla większej przejrzystości finansów publicznych, super. Ja pamiętam też z poprzednich lat wyprowadzanie różnych środków, Krajowy Fundusz Drogowy, zmiany, w ogóle tak naprawdę dewastacja systemu emerytalnego, albo na przykład takie kwiatki uniemożliwiające nawet ekonomistom analizowanie budżetu państwa. Chyba jak byłeś dyrektorem czy wicedyrektorem w Departamencie Analiz Ministerstwa Finansów, jak ujemny wynik środków europejskich. No różne dziwne rzeczy, które na pewno opinii publicznej utrudniały analizowanie finansów publicznych. Jeżeli można coś zrobić, którakolwiek ekipa rządząca jest w stanie zrobić coś, żeby tą sytuację poprawić, żeby Kowalski mógł wejść na stronę internetową Ministerstwa Finansów i poznać, to super. Dobrze, to oczywiście to fajnie. Natomiast to jest moim zdaniem zupełnie odrębna kwestia. Ja się zgadzam, że ważne jest, żeby jak najbardziej przejrzyste finanse publiczne i nie tylko, w ogóle wszystkie sprawy. To też jest jeden z wymogów wszystkie sprawy dla państwa, spełnienia kamieni milowych. Natomiast dla KPO. Jeżeli mówimy o kryzysie, wracając do tematu tej debaty, czy Polska jest w kryzysie, czy jest zagrożona kryzysem, to moim zdaniem, patrząc na liczby, na fakty, patrząc na dane twarde o stanie finansów publicznych, moim zdaniem jesteśmy w gronie gospodarek najmniej zagrożonych, tak, od tej strony. Przed nami są oczywiście poważne wyzwania i w tym kontekście odbieram bardzo pozytywnie sygnały ze strony przedstawicieli rządu, że zamierzają ograniczyć wydatki, tak, że troszkę przykroimy tarczę antyinflacyjną. Racjonalnie. To jest akurat wymóg Unii. Tak, no, może też, tak, ale nie rynku. Nie rynku. Ale to jest bardzo też zapowiedź ustawowego zamrażania cen, tak jak było z prądem, tak cen gazu. Rozumiem, może to i cen pomoc publiczna, która nam nie została udzielona, ponieważ została wykorzystana przez Niemcy i Francję właściwie w 80%. Dla pozostałych krajów została bardzo niewielka możliwość udzielania tego rodzaju pomocy publicznej, ale w zakresie żywności dopuszczono. I to jest też element, który interesuje konsumentów, nasze społeczeństwo, domy, rodziny. Poza tym mówimy o rodziny. Piotr Bułek wspominał też, że ale jeszcze jedna rzecz, kredyty, właśnie, bo może wspomogę tutaj wypowiedź pana doktora. My co roku przygotowujemy tak zwany wieloletni plan inwestycyjny państwa. Finansów i czego państwa. Przepraszam, finansów państwa, który
którego częścią jest program konwergencji, który przesyłamy do Unii Europejskiej z koniecznością akceptacji. Każdego roku komisja akceptowała. Bardzo pozytywne sygnały są z tamtej strony. Jedyny negatywny element to był brak rady fiskalnej. Ale ta rada fiskalna nam jest niepotrzebna, bo istnieje NIK chociażby. Pisze, że budżet wyprowadza pieniądze. No to dopytam teraz o środki. Ruszamy Komisję Europejską, a środków z KPO nie ma, to pani profesor zdaniem, dlaczego tych pieniędzy nie ma? Dlatego, że jest uwikłana niestety Komisja Europejska w sprawy polityczne. To jest czysta polityka. Dlatego, że wymogi są dotyczące planów kamieni milowych, czy też warunków żądań Komisji Europejskiej pod adresem naszej gospodarki, naszego systemu prawnego, brak pewnych danych w regulaminie Sejmu. Dlaczego to ma interesować Komisję Europejską? Bądź też kwestia bliżej nieokreślonej praworządności, podczas gdy tak zwany kryteria warunkowości dotyczą tylko złego, niewłaściwego wykorzystania środków europejskich. U nas takich elementów nie było. Na Węgrzech owszem, korupcja i tak dalej. Czyli pani profesor, zdaniem spełniamy wszystkie wymogi, tylko Komisja Europejska jest uwikłana politycznie, a tutaj Piotr Kuczyński wcześniej mówił, że to jest kwestia polityki, że środków z KPO nie ma, tylko czyli polityki gdzie są błędy. Tutaj z panią profesor się nie zgodzę, dlatego że moim zdaniem to jednak jest wina polityki i wina rządzących zdecydowanie. Pan premier podpisał to, co podpisał. Jeżeli zrobił to nieświadomie, jego problem, ale podpisał i powinno to zostać spełnione. Według mnie. Inne warunki podpisał. Ja twierdzę, że środki z KPO nie obniżyłyby inflacji na pewno, bo to niektórzy tak politycy usiłują to mówić, nie obniżyłyby inflacji. Owszem, miałyby duży psychologiczny wpływ na rynek walutowy, tak myślę. Spory. Sparłyby złotego po prostu. Dałyby oddech w finansach jakiś tam, może nie rozwiązałyby problemów finansowych. Obniżyłyby rentowności obligacji również. Dlatego też uważam, to jest absolutnie karygodne i wręcz powinno być karalne to, że KPO nie ma. KPO poza tym te 170 miliardów, a właściwie mogło być dużo więcej, bo można było całe 50 parę miliardów euro wziąć. No te pożyczki są z ratingiem. Jeden na 1% czy tam na ile. 35 miliardów razem euro. No tak. Pani profesor, można było wziąć całe 50 parę miliardów, czyli 20 miliardów gdyby pożyczek. Gdyby nam dano, jak to wziąć? Na bardzo niski procent, gdybyśmy dali odpowiednie projekty. Piotr Kuczyński, kończąc, nie ma tych środków z KPO przez wewnętrzną politykę, nie przez uwikłanie Komisji Europejską. Tak, ale chcę dokończyć. W związku z tym, że to jest moje zdanie, to jest wina rządzących, absolutnie. To po pierwsze, żeby nie obniżyło to inflacji, aczkolwiek drogą właśnie walutową mogłoby nieco pomóc, bo jak sami państwo wiecie, badania NBP pokazują, że 1% zmiany kursu walutowego to jest 0,1% punktu procentowego zmiany inflacji, więc niewiele. Być może teraz jest to 0,3, nie 0,1. W każdym razie marginalnie. To po drugie, ale po trzecie, pomogłoby nie w tym, żeby Polska nie weszła w recesję, dlatego te pieniądze szłyby na inwestycje. Inwestycje, których poziom w tej chwili jest dramatycznie mały. Pan premier, wtedy wicepremier Morawiecki w 2016 roku w swoim SOR-ze, Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju to się chyba nazywało, mówił o 25% do PKB inwestycji, aż 16%, przecież to jest katastrofa. W związku z tym KPO pomogłoby w podniesieniu tego procentu, pomogłoby w utrwaleniu wzrostu gospodarczego Polski. To nie branie tych pieniędzy jest karygodne. Ale Piotr Buja, jeżeli mogę jako ekonomista skomentować. Pan Piotr bardzo celnie moim zdaniem zauważył, że KPO nie tylko na poziomie polskim, ale europejskim też działa proinflacyjnie, bo to jest program stanowiący impuls fiskalny, stymulację fiskalną, czyli mówimy o tej koordynacji polityki pieniężnej fiskalnej, wysoka inflacja, to trzeba by zaostrzać politykę fiskalną. A KPO na poziomie unijnym to jest czysta stymulacja fiskalna. Zależy, gdzie one są przeznaczone. Jeżeli na wydatki obronne, ale to nie. W krótkim terminie to jest stymulacja fiskalna, to jest emisja długu, to jest więcej płynności w systemie finansowym, to jest proinflacyjne, więc to jest taka jedna uwaga. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, to wydaje mi się, że byłoby fantastycznie skorzystać z tych środków. To jest Polsce potrzebne, uważam, w obecnej sytuacji, dlatego że, wracając do pytania tytułowego debaty,
czy Polska jest w kryzysie. I do naszego zgodnego stwierdzenia, chyba jedynego akurat, ale zgodnego w tym przypadku, że świat jest w wielowarstwowym kryzysie. W takich niepewnych, niestabilnych czasach warto mieć różnego rodzaju bufory i poduszki finansowe. I jeżeli ktoś nam daje kilkadziesiąt miliardów euro, żebyśmy je mieli, żeby zabezpieczyć bilans płatniczy, gdzie są napięcia, bo musimy wydawać dwa, trzy razy tyle. Trzeba być głupcem, żeby ich nie brać. Dwa, trzy razy tyle, co wcześniej za gaz, za ropę naftową. Więc jeżeli chcemy mieć zabezpieczony bilans płatniczy, jeżeli chcemy mieć inwestycje publiczne bez obciążania finansów publicznych, finansować to z pieniędzy unijnych, to warto to mieć. Więc moim zdaniem w tych akurat czasach środki unijne są nam potrzebne bardziej niż kiedy. Bardzo krótko, doktor Dudek, o KPO. Jeszcze ja o KPO może krótko dodam. Tylko, bo będziemy się za chwilę zbliżać do klamry i tak pani profesor. Pani profesor mówiła, że oczywiście nie zgadzam się, to jest nasza wina, że nie spełniamy kamieni milowych dotyczących praworządności. Po pierwsze przypomnę, że kamienie milowe, czy też rozdział w Krajowym Planie Odbudowy napisanym przez rząd w kontekście praworządności, on się nazywa tak, w celu poprawy klimatu inwestycyjnego, tam naprawienie sądownictwa i tak dalej, w celu poprawy klimatu inwestycyjnego. Ale są też zero-jedynkowe kamienie milowe. Ja uważam, że praworządność jest zero, też jest, nie jest spełniona, ale jeżeli tu pani profesor ma wątpliwości, to ja też podam kamień milowy dotyczący finansów publicznych. Bo jest reforma, w KPO zawarta reforma ram fiskalnych, gdzie głównym celem jest zwiększenie przejrzystości i efektywności finansów publicznych. Także polski rząd przygotował taką reformę. A kamień milowy, on ma numer, proszę sprawdzić, A3G w reformie A1.1 dotyczących ram fiskalnych. Było napisane, że kamieniem milowym jest wejście w życie ustawy, która rozszerza zakres reguły wydatkowej o państwowe fundusze celowe. Taka była reforma. Rząd się do tego zobowiązał, wprowadził tą zmianę w ustawie 11 sierpnia w zeszłym roku. I odhaczono, teraz trochę przyspieszę, bo w ustawie energetycznej wypisuje napisał się napisał tak, że jest artykuł 4a w ustawie nie o finansach publicznych, tylko jakaś wrzutka nocna w ustawie energetycznej, kompletnie niezwiązanej z finansami publicznymi. I jest napisane, że nie wlicza się wydatków państwowych funduszy celowych do reguły wydatkowej. No i rząd wiceminister po prostu Soboń, bo zadawałem mu to pytanie, stwierdził, że sytuacja jest na tyle niepowtarzalna i z takimi się jeszcze nie mierzyliśmy, jak wychodzenie z kryzysu covidowego i wejście od razu w kryzys wojny w Ukrainie, że trzeba było wypisać te wydatki. Dlatego Fundusz Sprawiedliwości ministra Ziobra, jego wydatki nie będą wliczane. Co on ma wspólnego z walką z COVID i z kryzysem? Albo, nie wiem, tych funduszy jest kilkadziesiąt, wydają na różne rzeczy, to jest bzdura. Że wyważa się właściwie drzwi do wydatków publicznych, czyli... Nie, ale to jest tak, kamień milowy przyjęty, przyjechała Ursula von der Leyen chyba w sierpniu, czerwcu. Nie wiem, w czerwcu podpisaliśmy, po czym rząd w październiku po prostu, nie wiem, co pokazuje jakiś gest, to po prostu totalnie profesor skreśla... Profesor Chojna Duch w takim razie już naprawdę w dwóch zdaniach, jeżeli chodzi o to KPO, bo chciałbym jeszcze zadać... Rozszerza, a nie wlicza, no to jest pytanie, to jest zero-jedynkowe niespełnienie kamienia milowego. Rząd po prostu... To mogę, tak? Przede wszystkim odwrotna jest sytuacja. To nie jest sytuacja, w której my nie chcemy KPO, jakichkolwiek pieniędzy, czy 50 miliardów, czy 35, one będą rozłożone na okres dłuższy. My te środki potrzebujemy. Te środki są nam konieczne, potrzebne zarówno instytucjom publicznym, jak i prywatnym, samorządom. Przy okazji, jeśli chodzi o samorządy, nie bardzo rozumiem, o co chodzi o te tekturowe czeki, tak? Samorząd w tej chwili jest w bardzo dobrej sytuacji nadwyżkowej, zarówno jeśli chodzi o wykonanie roku 2022, jak i plany na rok 2023, bo na razie mówimy tylko o planach. KPO moim zdaniem jest spełniony, jest podyktowany wyłącznie polityką, co powiedziała pani przewodnicząca von der Leyen wielokrotnie. Jeżeli nie będzie premiera Tuska, to nie będzie KPO. No, ale jest dokładnie spełniony ten kamień milowy z finansami publicznymi, pani profesor? Ale dokładnie schodząc wydźwięk. Na to, co jest najważniejsze dla naszych widzów i słuchaczy. Ale czy mogę dokończyć?
to jest czysta polityka w tym zakresie. Usłyszeliśmy czysta polityka. I, tu praworządność jest wymyślona, jest sztuczna, dlatego że te wszystkie elementy, o których my mówimy, jeśli chodzi o niezawisłość sądownictwa, bezstronność sędziów... Tu się nie dogadamy, to szkoda tracić czasu, bo się nie dogadamy. Pani profesor twierdzi, że są spełnione... Mamy inny punkt widzenia. No i bardzo dobrze, bo to debata między innymi. Chodzi mi o inny punkt spojrzenia, już zostawiając to KPO, którego nie ma. I jak rozumiem, większość ekspertów, czy po połowie państwo zgadzają się z tym, że jest to z jednej strony zła polityka rządu. No wszyscy się zgadzamy, że powinno być. No i tyle. Ale my nie otrzymujemy go. My go potrzebujemy, wyrażamy to powszechnie. Dobrze, zarówno rząd, zostawmy w takim razie to KPO. Zdaniem pani profesor, rząd zrobił wszystko, co należy. Zdaniem doktora Dudka i Piotra Kuczyńskiego nie. Analityczne spojrzenie Piotra Bujaka. To może jednak, schładzając nieco emocje, na sam koniec byśmy się dopięli klamrą, bo zanim zadam państwu na koniec pytanie, jakie są szanse, bo od tego wszyscy państwo wychodzili dzisiaj w dyskusji, że są niewątpliwie szanse, by z tego kryzysu wyciągnąć coś dobrego, to najpierw, czy coś złego musi się przytrafić, czyli taki terapia szokowa, żeby jeśli inflacja by wymykała się dalej spod kontroli, jeśli te prognozy okazą się zbyt optymistyczne, bo cały czas są zmieniane na bardziej negatywny scenariusz niż na bardziej pozytywny, to czy w takim razie Polki i Polacy muszą odczuć w swoich portfelach ten kryzys, to znaczy zbiednieć. Nie będzie ich stać na kredyty, to w najlepszym, na nowe kredyty, to w najlepszym wymiarze, ale będzie drożał prąd, gaz, ceny żywności, ceny paliw i po prostu zbiedniejemy i dopiero wtedy będziemy mogli mówić ponieważ o powrocie do wzrostu gospodarczego. Ja muszę wyjść wcześniej, to uprzedzałem panów i tak już 10 minut przedłużyłem i nie moja wina, bo jestem umówiony na określoną godzinę. To może ja podsumuję jako pierwszy, a później państwo doktorostwo będą kontynuowali do oporu. Więc ja myślę, że ten kryzys niestety nie da nam żadnej nauczki, dlatego że on w dalszym ciągu jest za mały. Wszyscy zbiedniejemy, to nie ulega wątpliwości. Ci, którzy bardzo dużo zarabiają, zbiednieją najmniej. No, wydawałoby się, że najwięcej, bo uderza w nich ta inflacja, ale oni mają inwestycje, mają możliwości różnego rodzaju zarabiania na tych potężnych pieniądzach, w związku z tym odbiją sobie tę inflację w jakiś sposób. Najbardziej oczywiście uderzy to w ludzi niezamożnych, tych, którzy są poniżej średniej w Polsce i to jest oczywiste, dlatego też ja uważam, na przykład ja jestem zdania i tutaj olbrzymia większość ekonomistów, 99% jest innego zdania. Uważam, że Rada Polityki Pieniężnej słusznie nie podniosła stóp powyżej tego 6,75%. Uważam, trzeba poczekać, zobaczyć, aż rynki finansowe zrobił. No to pan należy też do tego 1%, bo reszta mówi, że niesłusznie. I tyle. I podnoszenie stóp dalej nie spowodowałoby natychmiastowego obniżenia inflacji, jeżeli to jak miałem kiedyś niedawno dyskusję taką też w telewizji i mój partner w dyskusji, o tak można powiedzieć, bo na pewno nie wróg, partner w dyskusji mówił, że jego ścieżka doprowadziłaby w krótkim czasie do sprowadzenia inflacji do celu inflacyjnego. Ja mówię, no ale wszystko zależy od definicji krótkiego czasu. Jeżeli krótki czas to jest półtora roku czy dwa, to ja się zgadzam. 20% stopy procentowe i za półtora roku mamy inflację w 3%. Tylko okupione niekoniecznie 17%. Bezrobocia, jak mówi prezes Kaczyński, ale niekoniecznie, ale 9 już tak, albo 10. No i recesja, totalna recesja. I rozumiem, że wtedy byłby dużo wolniejszy też powrót. Ale oczywiście, no. Piotr Kuczyński. Muszę państwa opuścić. Przepraszam bardzo, ale proszę. My chyba też powoli. My zmierzamy do końca, ale chcę też pozwolić państwu tę dyskusję domknąć klamrą, a jeżeli pan Piotr musi już uciekać ze względu na inne zobowiązania. Bardzo dziękujemy. Piotr Kuczyński, analityk Domu Inwestycyjnego Xelion. My pozostajemy w tym węższym gronie, by zamknąć tę dyskusję i debatę klamrą. Czyli raz jeszcze zadam to samo pytanie. Najpierw o tą drogę konsumencką. I tu Piotr Bujak, czy musimy, mówiąc o konsumenckim ujęciu, zbiednieć, żeby ten kryzys przeżyć? Czy wcale tak nie musi być? I jeśli nie, to jakie są na to sposoby, by tak nie było? Nie ma innej drogi. I ci, którzy mówią o tym, że to policy mix w Polsce jest niewłaściwe, że za mało podniesiono stopy procentowe, że polityka fiskalna jest finansowa zbyt luźna, no de facto
twierdzą, że trzeba jeszcze mocniej zacisnąć pasa, że raty kredytów powinny być jeszcze wyższe, żeby zostało mniej na konsumpcję, albo jeśli polityka fiskalna ma być ostrzejsza, no to trzeba podnieść podatki albo ograniczyć jakieś wydatki, tak? To się do tego sprowadza. No i tak działają prawa ekonomii. Jeśli inflacja ma być niższa, to popytu musi być mniej, no to ten popyt trzeba zdławić, pogarszając sytuację finansową konsumentów, firm. To tak działa, taki jest mechanizm i to jest nieuniknione. I teraz tylko chodzi o ścieżkę tego dojścia. Czy chcemy gwałtownie, szybko zbić inflację dużym kosztem, czy robić to w sposób bardziej stopniowy. Terapia szokowa i ona nie musi zostać, rozumiem, wdrożona. Natomiast, nie jesteśmy w takiej sytuacji. Natomiast wydaje mi się, że na horyzoncie widać, to pokazują dane ze świata, chociażby ze Stanów Zjednoczonych ostatnio, ale też z Polski jest parę takich sygnałów. Na horyzoncie jest spadek inflacji, być może nawet bardzo wyraźny. Jeśli to się nie zmaterializuje, nie zrealizuje, to być może trzeba będzie zaostrzać politykę pieniężną czy fiskalną. Natomiast, żeby nie było tak pesymistycznie, to moim zdaniem Polska z tego kryzysu może coś dla siebie pozytywnego wynieść. Według mnie, tu trochę wychodzę z roli ekonomisty, geopolityka Polsce po raz pierwszy od kilkuset lat mocno sprzyja. Brexit, czy nawet wcześniej globalny kryzys finansowy, kryzys zadłużeniowy w strefie euro, Brexit, teraz niestabilność na wschodzie. Także podział świata na dwa, może więcej bloków polityczno-gospodarczych, czyli wyłączenie w jakiejś mierze przede wszystkim Chin z globalnych łańcuchów produkcyjnych, według mnie to zwiększa rolę Polski w gospodarce rozwiniętego Zachodu. Zwiększa naszą konkurencyjność w tej części świata, w tym bloku polityczno-gospodarczym i myślę, że Polska ma przed sobą jeszcze co najmniej kilka dobrych lat. Bez względu na to, jak będzie wyglądać nasza polityka, moim zdaniem przecenia się znaczenie lokalnej polityki dla gospodarki. Na szczęście ten wpływ polityki nie jest duży. I jednocześnie wydaje mi się, że nie doceniamy tych procesów globalnych dla losów polskiej gospodarki, a tak jak powiedziałem przed chwilą, ten układ geopolityczny na świecie wydaje mi się, że paradoksalnie, wbrew pewnym obawom, które możemy to mieć, na Polsce sam koniec sprzyja. Jeszcze będę chciał do pana Piotra wrócić z krótkim rozwinięciem tej ostatniej tezy, ale jeszcze teraz, domykając tę konsumencką stronę, doktor Dudek, zbiedniejemy, bo musimy, tak jest w walce z kryzysem, zbiedniejemy, bo ktoś podejmował złe decyzje, czyli w ogóle nie zbiedniejemy, nie musi się to wydarzyć. Znaczy oczywiście, żeby stłumić inflację, znaczy po pierwsze mamy do czynienia z kombinacją szoku, to jest znowu ekonomicznie, szoku popytowego i podażowego. Ale ten szok podażowy polega na tym, że brakuje nam brakuje nam surowców energetycznych z akceptowalnych geopolitycznie kierunków. I to się nie zmieni w krótkim okresie. Ten szok dotyczący energii, znaczy w przyszłym roku węgla też zabraknie i w następnym też zabraknie. Bo tego węgla w Polsce nie ma dla tych gospodarstw domowych, które korzystają z tego węgla z kierunku rosyjskiego. Pozytywny scenariusz bazuje w tym kontekście tylko na tym, że wojna się szybko skończy. Wszyscy chcielibyśmy. Rzeczywiście tutaj koniec wojny może to akceptować, ale pamiętajmy. I łagodna zima to też jest. Łagodna zima, ale przecież Rosja zostaje. No, Rosja nie zniknie. Reżim Putina, nieprzewidywalny, duży sąsiad grający energią, czy mamy zostanie znany. Ryzyko dla inwestycji, które będą tak istotne w sensie takim, że jeśli mimo tych szans geopolitycznych jednak wojna toczy się za naszą granicą. Ale nawet jak się skończy wojna jakimś porozumieniem, no to pytanie, czy już raz po tym konflikcie krymskim niby wszystko wróciło do normalności. Moim zdaniem długo nie wróci i żadne działania nie rozwiążą nam tego kryzysu podażowego. On może się tylko rozwiązać, kiedy dokonamy tej transformacji energetycznej w pewnym zakresie, kiedy zmienimy te kierunki. I to, ten problem jest kompletnie nierozwiązany. Czyli to jest rozpisane na dosyć długie lata. A wszyscy liczą, że rzeczywiście efekt bazy na inflację zadziała, spowolnienie gospodarcze wywołane zacieśnianiem polityki zadziała, no ale co, ale później zakładamy, że z powrotem popyt odbije, a jak ten popyt odbije, to dalej
ten element podażowy będzie nierozwiązany. Inflacja zacznie z powrotem rosnąć. Tak było w latach, kryzys naftowy lat 70., 80. Najpierw rzeczywiście była bardzo wysoka inflacja. Banki zacieśniły politykę pieniężną, ale przestraszyły się konsekwencji politycznych, zaprzestały polityki zacieśnienia i znowu inflacja skoczyła. Wizja stagflacji, że utkniemy w niej na lata, tak? Stany Zjednoczone... Czyli drożyzna może wyhamuje, zachowała się jak polska gospodarka. Ale to tak jest, że dynamika wzrostu cen wyhamuje, ale będziemy utkniemy w wysokich cenach. Ale dalej trend cenowy wynikający z dużego popytu, takiego trwałego, strukturalnego, który przez moment będzie złagodzony tymi czynnikami spowolnienia stagflacyjnego, ale on z powrotem wróci, a podażowe elementy nie zostaną rozwiązane. Moim zdaniem to, co... Znaczy, jeżeli chodzi też o politykę fiskalną, jeżeli byłoby tak dobrze, to dlaczego rząd za 5.12 przed... budżet jest jeszcze w Sejmie, a rząd szuka kilkudziesięciu miliardów złotych, nie wiem ilu, mówi, że nie będzie najważniejszego programu. Znaczy, najbardziej populistyczny rząd w ostatnich dekadach ogłasza, że nie będzie bardzo populistycznego programu pod tytułem tarcza antyinflacyjna. Jeden z wiceministrów finansów mówi, że należy wprowadzić kryterium dochodowe do 500+, z czym się bardzo... A później się wycofał z tego. No, to jest sondowanie ten. Szukane jest kilkadziesiąt miliardów w budżecie. Rząd mówi, że pokazuje w budżecie, że zadłużenie zagraniczne będzie spadać do PKB, po czym ogłasza duże emisje w dolarach, euro też chyba. I w euro. No, znaczy moim zdaniem to są niepopularne decyzje, tylko dlaczego tego nie było w planie finansowym? A może już nikt, nie chce obligacji w złotych, bo są obarczone zbyt Oczywiście, dużym ryzykiem. Znaczy problem z rynek krajowych obligacji jest zapchany. Sektor bankowy jest pod korek jeżeli chodzi o obligacje. Ale nie mamy chyba czasu, żeby wchodzić w szczegóły. Ale chodzi o to, ja tylko przypomnę, że była Rumunia w 2008 roku, która miała dług 30% do PKB. I niestety nie była w stanie finansować bieżących potrzeb pożyczkowych. Musiała się zwrócić o pomoc do Międzynarodowego Funduszu Walutowego i do Komisji Europejskiej. Podobnie jak Grecja. Tam nie było kryzysu zadłużenia w rozumieniu takiej niewypłacalności jak Grecja. Ale niski dług niczego nie gwarantuje. Na te czarne wizje chciałbym usłyszeć odpowiedź pani profesor Hojne-Duch. Ja takich czarnych wizji nie widzę, poza tym, że kryzys trwa. Wszelakiego rodzaju, wszelakiej maści. Optymalnych rozwiązań nie ma. Najlepszych, idealnych, które by stosowane były przez ten czy inny kraj. Wszystkie instytucje, banki centralne, rządy poszczególnych krajów walczą z jednej strony o obniżenie inflacji, walczą też z recesją być może, już w tej chwili gdzieś ona tam się pojawiała, u nas nie, z lepszym bądź gorszym skutkiem. Walczą również podwyższając stopy procentowe, ale pojawia się coraz więcej pytań, mniej więcej połowa ekonomistów zadaje pytanie, czy to nie jest już za daleko, za mocno, czy to zacieśnienie polityki pieniężnej nie szkodzi wzrostowi gospodarczemu, czy nie pojawi się globalna recesja w związku z tym. My też sobie zadajemy takie pytanie, dlatego też jest zawieszone podwyższanie stóp procentowych. Nie ma kolejnego i tu jest pytanie, nie jest zamrożone, nie jest to system, który... Możemy się spodziewać, że w grudniu to zamrożenie będzie kontynuowane? Tego nikt nie wie. Mówimy o rzeczywistości aktualnej. Osoby, która jest najbliżej NBP, może tak się już mówi dziś na korytarzu, że to zamrożenie... Na korytarzu się nie rozmawia w Narodowym Banku na te tematy. Natomiast na pewno jest to trudny okres i wszystkie instytucje, rządy, władze rozmaitej maści, samorządowe i państwowe, zadają sobie pytanie o najlepszy sposób wyjścia z tego globalnego kryzysu. Krajowych kryzysów i globalnych. My nie mamy kryzysu zadłużenia takiego, jak na przykład mają Włochy, gdzie pani premier Meloni pojechała po ratunek do Komisji Europejskiej. My nie jedziemy po pomoc do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Jeśli chodzi o obligacje,
Sytuacja jest trudna, ale... Dostosowujemy się do warunków rynkowych, tak to właśnie, rynek decyduje o tym. Ale można było się na to przygotować, ale, bo wielu ekonomistów mówiło, że trzeba nie, się przygotować. Nie, zupełnie. To rynek decyduje o tych kwestiach, komu pożyczyć, na jakich zasadach. Patrząc na stabilność, tak jak mówiłam, ocena ratingowych instytucji, agencji jest bardzo pozytywna. Nasza gospodarka jest stabilna. Otrzymamy kredyty. Otrzymaliśmy kredyty teraz 3 miliardy dolarów w Stanach Zjednoczonych. Bez problemu. Oceniana została nasza gospodarka jak najwyżej. Dzięki temu otrzymaliśmy ten kredyt. I takie kredyty możemy otrzymać tak jak w poprzednich latach. Za pana ministra Rostowskiego, wcześniej jeszcze za ministra Kołodki. Robiliśmy rundę po całym świecie, szukając kredytu i najlepszych warunków kredytowania. Więc tak samo jest i teraz. Ja przez swoje ponad 20 lat pracy jako ekonomista w sektorze finansowym, głównie w instytucjach prywatnych całkowicie, niemal nieustannie, w kontekście takiej debaty politycznej czy publicystycznej, nieustannie słyszałem, że Polska jest albo w ruinie, albo w kryzysie, że przed nami ścieżka Grecji, Turcji i kogo tam jeszcze, a przez ten czas nasza gospodarka rozwijała się fantastycznie i przez cały ten czas, aż do dziś, stabilność makroekonomiczna była naszą wizytówką w takim pozytywnym sensie. I moim zdaniem od strony stabilności makroekonomicznej nadal wyglądamy bardzo solidnie na tle innych państw naszego regionu. Czyli nie ma tego rozpasania, tak? Bo rozumiem, że tutaj scenariusz grecki czasami się pojawia w odniesieniu do tego, że tam 3 dekady się to ciągnęło, zanim się wydarzyło to, co się wydarzyło. Pan mówi, że teraz te 30 lat, no to może przyjdzie czas zapłacić. Myślę, że ten ostatni epizod związany właśnie z zaostrzaniem polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych. Jako odpowiedź na zaskoczenie inflacji. To powoduje, że ujawniają się różne słabości, tak? Różnych gospodarek. Pieniądza w światowej gospodarce jest dużo mniej, kapitału, pieniądza, stał się dużo droższy. I to jest, powiedziałbym, że dla nas dobre w średnim i długim terminie, bo to nam narzuca dyscyplinę i to gwarantuje, że tak jak powiedziałem wcześniej, że na szczęście politycy w Polsce przez dekady nie mieli aż tak dużego wpływu na gospodarkę, jak to się czasami wydaje, jak się boimy, to nadal tak będzie. Po prostu rynek narzuca odpowiednią dyscyplinę. Już na koniec. Poza tym jeszcze jedna rzecz. Polacy sobie zawsze radzą. Właśnie to jest to, o czym przedsiębiorcy, właśnie samorządowcy, organizacje pozarządowe, wszyscy pracują na to, żeby tego kryzysu nie było. Wszyscy o tym myślą, oszczędzają. No niestety taki okres jest teraz właśnie zamykania światła, oszczędzania paliwa. Ale z drugiej strony też mówią, Polski Ład nam nie pomógł. Nie pomaga nam mocny wzrost wielu przedsiębiorców. Mówi, że nie tylko koszty związane z wzrostami energii, tylko mówią też, że na przykład Polski Ład, duże zamieszanie, ten dualizm, jeśli chodzi o dualizm podatkowy obecnie, plus wzrost niestabilność prawa, płacy minimalnej. Niestabilność prawa, nieprzejrzystość prawa, czy nawet zgódźmy się, nieprzejrzystość w dużej mierze też nawet finansów publicznych. Oczywiście można na takie rzeczy narzekać, ale jesteśmy po największej od ponad 100 lat pandemii, czy nawet w trakcie. Jesteśmy w trakcie największej od 80 lat wojny na kontynencie europejskim. Czyli warunki katastrofalne, można powiedzieć, w otoczeniu zewnętrznym. A jednocześnie ostatnie dane z rynku pracy w Polsce przy wielkim napływie pracowników zagranicznych. Polska stała się największym krajem imigracyjnym na świecie. Przyjmujemy więcej tymczasowych pracowników niż Niemcy czy Stany Zjednoczone. To też jest dowód na siłę naszej gospodarki. I przy takim napływie pracowników zagranicznych najniższe w naszej historii bezrobocie, najmniejsza liczba bezrobotnych w historii. Wydaje mi się, że mimo wszystko, mimo wszystkich zastrzeżeń i wyzwań, które są przed nami, i słabości, na pytanie tytułowe z naszej debaty, czy Polska jest w kryzysie, można chyba jednak odpowiedzieć przecząco, że nie. No i teraz już na sam koniec, to jest ostatnie pytanie naszej debaty. Każdy z Państwa mówił o tym, że z kryzysu trzeba wyciągać takie wnioski, by on stawał się szansą, a nie zagrożeniem. To co jest naszą największą szansą i gdzie możemy z tego kryzysu coś dla siebie wyciągnąć, profesor Elżbieta Chojna-Duch? No przede wszystkim geopolityka. Pozycja Polski rośnie na świecie i w Unii Europejskiej. Oczywiście mamy ten zatarg z Komisją Europejską, ale on ma podłoże polityczne i na pewno się wyciszy po wyborach. Będzie jeszcze to trwało trochę. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja wewnątrz kraju. Liczymy na
współpracę z opozycją bardziej konstruktywną, sądzę, władza obecna, bo to, co się w tej chwili dzieje, jest po prostu niedopuszczalne z punktu widzenia politycznego. Ta krytyka nieuzasadnionych różnych rzeczy. Oczywiście, tak jak powiedziałam, zawsze wydatki mogą być adresowane lepiej. Zawsze można mówić o racjonalizacji pewnych posunięć, pewnych wydatków i oczywiście ekipa jedna i druga próbuje być może nowe podatki wprowadzać, a następnie się wycofać. To nie jest błąd, to jest poszukiwanie, to jest analiza, to jest próba konstrukcji jak najlepszych rozwiązań. Więc ja wierzę w Polaków, niekoniecznie właśnie we władze takie czy inne, ale obserwując to z perspektywy Narodowego Banku Polskiego, widzę, że ta współpraca wygląda harmonijnie i dobrze i to jest bardzo, bardzo ważne. Doktor Sławomir Dudek, o te szanse jednak, czy w ogóle widzi pan doktor jakąkolwiek szansę na coś dobrego? Nie, powiem tak. Znaczy to już był tutaj cytowany Churchill, że kryzysy są taką, znaczy należy wykorzystać kryzys, nie można zmarnować kryzysu do zmian. Jak można go wykorzystać? Ja chcę powiedzieć, że my tak naprawdę doświadczyliśmy w latach 80., 90. bardzo podobnego kryzysu. Mówię teraz o tym, czyli kryzys związany z ropą. Przed kryzysem lat 70. ropa była bardzo tania, kosztowała $4. I wysokie stopy na świecie, Fed. I to jest tak, że były gospodarki, które wyszły obronną ręką, a były gospodarki takie jak Grecja, która właśnie po tym kryzysie weszła na taką ścieżkę bardzo trudną i po 20 latach przesadzili, bo zbankrutowała i już się nie podniosła po tym globalnym kryzysie naftowym, ale były takie gospodarki jak Szwecja. Szwecja miała bardzo nieprzejrzyste finanse publiczne, miała Kryzys bankowy, miała bardzo słabe instytucje, zreformowali instytucje, gdzie instytucje, eksperci byli niezależni, gdzie rzeczywiście polityka budżetowa stała się bardzo przejrzysta, oparta na zasadach, przewidywalna w długim okresie. W ogóle można się wzorować na tym, jak są finanse publiczne zorganizowane w Szwecji. Mówimy o pierwszym szoku naftowym i wychodzeniu oni z niego? U nich to trwało, powiedzmy, do początku lat 70., 80. Szwedzi się zreformowali. Co do kryzysu, jesteśmy w kryzysie konstytucyjnym i wiele demokracji, takich jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, przeżyły kryzysy konstytucyjne. Doświadczyły tego, że niezależne media są bardzo ważne, że niezależne sądy są bardzo ważne. Przeżyli to w swoich latach i moim zdaniem my też wyjdziemy i z tego obronną ręką, że będą silne instytucje, niezależne sądownictwo, niezależne media, silne instytucje też ekonomiczne i gospodarcze. I tutaj mam nadzieję, że wyjdziemy z tego. Co do samego kryzysu dużo jeszcze nie wiemy. Niestety obecny rząd ma, znaczy ten kryzys, żeby rozwiązać ten problemy z tym kryzysem, w którym jest cały świat i Polska, trzeba planować na kilka lat do przodu. Niestety ten rząd obecny ma horyzont do jesieni przyszłego roku. I uważam, że postępuje bardzo nieracjonalnie. Widać już, że bonanza się skończyła, że trzeba transfery pewne społeczne, albo one się spłaciły inflacją, albo trzeba wprowadzać kryteria dochodowe, albo z niektórych się wycofać, zamrozić. Lub trzeba zacząć zadłużać za granicą. Moim zdaniem po wyborach czeka nas wysoka inflacja, może nie 20%, ale taka w okolicach dwucyfrowej, co też jest wysoką inflacją. Czekają nas nowe podatki i oczywiście pewne oszczędności w transferach do społeczeństwa. Średniorocznie Narodowy Bank Polski prognozuje 13,1 na przyszły rok. Ale w średnim i długim okresie wierzę w to, że się nauczymy czegoś z tego kryzysu i że wyjdziemy, ale w najbliższym okresie może być nieciekawie. Doktor Dudek mówi o wyciąganiu wniosków i nauce. Piotr Bujak, jak patrzy na te szanse, które mogą płynąć z obecnego kryzysu? Moim zdaniem Polska ma szansę się przesunąć z marginesu, może takiego dosyć dużego, gdzie mieliśmy istotną rolę, ale jednak marginesu mocno zglobalizowanej gospodarki na miejsce bardzo istotnej gospodarki, istotnego państwa w świecie zachodu. Tak? I
i myślą, że to dla polskiej gospodarki taka transformacja, transpozycja geopolityczna będzie korzystne, chociaż po drodze, teraz kiedy te wstrząsy geopolityczne w bezpośredni sposób uderzają w nasz poziom życia, bo spowolniają wzrost gospodarczy, podbijają inflację, to w nas uderza, to jest negatywne, ale na dłuższą metę te tektoniczne ruchy geopolityczne są dla polskiej gospodarki i dla poziomu życia Polaków pozytywne. To rozumiem, miałoby oznaczać wzrost inwestycji, tak? Głównie jakich to są jakieś nowe między innymi zagraniczne, które warto zwrócić uwagę, że w ostatnich latach napływały do Polski bardzo szerokim strumieniem. To jest też w tej chwili jedna z naszych sił, że te inwestycje zagraniczne, które napływały w ostatnich latach, teraz zbudowały potencjał wzrostowy naszego eksportu, produkcji przemysłowej. Jeszcze raz, moim zdaniem wystarczy, że będziemy więcej współpracować, więcej zgody, spokoju i Polska ma przed sobą jeszcze co najmniej kilka lat złotej ery, o której wielu ekonomistów już od jakiegoś czasu, od kilkunastu nawet lat pisze. To może trwać. Z racji, że lubię kończyć optymistycznie, a nie pesymistycznie, to będziemy mówić, sprawdzam pewnie w kolejnych debatach, między innymi portalu imponent.pl. Ta była zatytułowana Polska w kryzysie ze znakiem zapytania. Piotr Bujak, główny ekonomista. Dziękuję. I dyrektor Biura Analiz PKO BP. Z tym, że Polska wkracza w złotą erę. Profesor Elżbieta Chojna-Duch, doradczyni prezesa NPP. Podtrzymuję. Była członkini RPP i była wiceminister finansów. Podtrzymuję to, że Polska w złotą erę może wkroczyć, a dr Sławomir Dudek, prezes Forum Obywatelskiego Rozwoju i główny ekonomista w tej instytucji, z nadzieją, że wyciągniemy wnioski. No to ja z nadzieją, że licznie spotykać się będziemy w gronie jak najszerszym w kolejnych debatach, między innymi na inpoland.pl. Paweł Ordikowski, bardzo Państwu dziękuję. Był z nami wcześniej Piotr Kuczyński, analityk domu inwestycyjnego Xelion. Z racji na obowiązki musiał wyjść trochę wcześniej. Bardzo dziękuję za to spotkanie.